Dzień dobry, cześć. Z tej strony Karolina Sulej, prowadząca antropologicznych szeptów, a to można powiedzieć właściwie ich nowy sezon, albo też kolejny odcinek po prostu, a w nim kolejne książki, kolejne fascynujące tematy i niesamowici goście. I tak sobie pomyśleliśmy w Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna, że brakuje nam teraz w tej przesilającej się pandemii trwającej ponad rok coraz bardziej natury, ale nie tylko takiej natury, do której my jedziemy, ale też takiej, która po prostu tutaj jest. Żeby wyjrzeć przez okno i zobaczyć nie tylko spóźniającą się wiosnę, ale też jakąś zieloność, nadzieję i życie. Jest to nasze pragnienie albo spostrzeżenie w zachwycającym synchronie z wychodzącą właśnie w wydawnictwie Czarny pozycją książkową Wszystkie okna dla oknówek Pawła Pstrokońskiego. Paweł jest ornitologiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie, prowadzi wycieczki terenowe, prelekcje, warsztaty, występuje w audycjach radiowych, pisze do prasy. Aktywnie włącza się też w działania związane z ochroną przyrody w Warszawie i razem z tymi tytułowymi oknówkami mieszka na warszawskim Żoliborzu. Zapytam go, o co chodzi w tym tytule, co to za oknówki, o czym to jest opowieść i zapewniam was, nie będziecie już wyglądać przez okno w ten sam sposób po tej rozmowie. Zapraszam serdecznie. Chciałabym powitać najserdeczniej gościa antropologicznych szeptów, Pawła Pstrokońskiego, autora książki Wszystkie okna dla oknówek z podtytułem, który wyjaśnia ten świetny moim zdaniem tytuł, Ptasie historie z sąsiedztwa. Cześć. Cześć. Już cię przedstawiałam we wstępie do antropologicznych szeptów, do tego odcinka, i więc nie będę tego robić ponownie, ale masz piękne zdanie na koniec biogramu, który znajduje się na stronie wydawnictwa Czarne, które podkreśla twoje połączenie z książką, mianowicie, że mieszkasz na Żoliborzu razem z tymi tytułowymi oknówkami. I może bym się zapytała najpierw o ten tytuł, ponieważ brzmi on jak taki manifest polityczny, postulat. Wiesz, coś co... Trochę tak. Prawda? Ja bym w ogóle chciał, żeby tak się stało, żeby wszystkie okna były dla oknówek. Mm-hmm. Ja bardzo chciałem podziękować Adze Gołębiewskiej, tak. Która to jest autorką tego tytułu. Ja miałem, nie ukrywam, dosyć duży problem z wymyśleniem jego. No i w zasadzie od początku, odkąd dostałem propozycję napisania książki w Czarnym, to co napisała Agnieszka, czyli Wszystkie okna dla oknówek, od początku wydawało mi się czymś trafnym, czymś co w sumie odda tę książkę. No i rozdział o oknówkach, który jest pierwszym rozdziałem tej książki, był też pierwszym rozdziałem, który w ogóle powstał. I dużo osób mówi, że jest najbardziej osobisty. Pewnie dlatego, że piszę o stworzeniach, które mam tuż za oknem, które widuję codziennie, które są mi bardzo bliskie i które decydowały o tym, że kupiłem to, a nie inne mieszkanie. Naprawdę? Tak. Ja pamiętam pani, która nam sprzedawała to mieszkanie, mówiła, no, że tutaj są takie ptaki, no ale to no, niektórzy lubią, niektórzy nie. No i nie ukrywam, że dla mnie i dla mojej partnerki był to jeden z argumentów za, czyli dla nas się to po prostu liczyło, no i stało się czymś ważnym. Jest to dla nas w sumie taki punkt odniesienia, coś co nas bardzo mocno kotwiczy na Żoliborzu. No i oknówki no, w sumie nierozerwalnie mi się wiążą z Żoliborzem. Ta populacja, która jest tutaj ze mną na osiedlu, na Kępie Potockiej, jest w ogóle jedną z większych w Warszawie, mimo że ptaki napotykają tutaj na wiele trudności. Po drodze było ocieplenie budynków, o czym też piszę, część gniazd jest zrzucana, więc nie jest łatwo. Natomiast te oknówki są, ja tę populację sobie monitoruję, co roku ją liczę i mogę nawet powiedzieć, że jest z roku na rok tych oknówek troszeczkę więcej. No i mam nadzieję, że no tak jak rozpoczęliśmy, że te wszystkie okna dla oknówek kiedyś staną się faktem. No właśnie, bo to jest taki postulat, który
jakby sprawia, jakby budzi, jakby mam nadzieję, zachęca do takiego zastanowienia się nad tym, co by było, gdyby miasto nie było tylko dla ludzi, ale też właśnie choćby dla tych ptasich sąsiadów, tak, o których mówisz w... Czy ono chyba jest, mi się wydaje, to nawet nie ma się co zastanawiać. Dobrze. Tak mi się wydaje, bo przyroda nas otacza. To tak. Miasto jest sztucznym tworem, czymś stworzonym przy użyciu naszych rąk i materiałów i narzędzi. Ma się nam tutaj mieszkać dobrze i przyjemnie. No przez wiele, wiele lat, w zasadzie przez setki lat, staraliśmy się przyrodę ujarzmić. Staraliśmy się opanować chaos, którego bardzo nie lubimy w przyrodzie, bo z drugiej strony, no nie, korki też nas denerwują. No mamy jakiś taki pęd ku temu, żeby opanowywać chaos, a przyroda ten chaos, nieporządek bardzo lubi. Tak. No ale chyba doszliśmy do takiego, mi się wydaje, punktu, w którym można powiedzieć, że się cofamy, a może bardziej wracamy do tego, co kiedyś było nam bliższe, czyli właśnie do tego bliskiego kontaktu z przyrodą i tej dzikości. Mhm. I wydaje mi się, że obserwowanie ptaków jest jedną z takich dosyć prostych metod, form na to właśnie, żeby z tą przyrodą być blisko. Tak. Bo coraz więcej osób żyje w miastach. Sam wychowałem się w mieście. Warszawa jest mi bardzo bliska. No i mam tę wspaniałą możliwość. Ptaki mi ją dają, że są blisko mnie, są blisko nas i możemy je podglądać praktycznie cały czas codziennie. Tak, i o tym zaraz porozmawiamy, ale najpierw chciałabym zdać sprawę z tak zwanego stanu rzeczy, z wiedzy, tych ludzkich sąsiadów, ptasich mieszkańców. To znaczy, ja mam wrażenie, że mimo, że rzeczywiście ptaki są naszymi wszędobylskimi sąsiadami, współlokatorami, są naszą jakby codzienną ciżbą towarzyszącą nam w życiu, to jednak mało o nich wiemy. Tak powiedziałam, taki, nie wiem, wiem, że nie ma czegoś takiego jak przeciętny Kowalski, ale powiedzmy, czy taki Kowalski, Kowalsko zauważają, ptaki rozróżniają albo, nie wiem, wiedzą coś o ich zwyczajach, skoro z nimi mieszkają? Myślę, że nie. I tu jest bardzo duży problem. Ja o tym piszę w ostatnim rozdziale, gdzie rozmawiam z Renatą Markowską, która jest twórczynią Ptasiego Patrolu, która walczy o ptaki, ale nie tylko ptaki, bo też nietoperze, które żyją w budynkach. To jest trudna walka. I wydaje mi się, że lęk, tak bym chyba to nazwał, to, że nie wszyscy chcą mieć oknówki, jeżyki, kawki, postułki, modraszki w swoim sąsiedztwie, wynika z lęku, a ten lęk bierze się z niewiedzy, czyli nie do końca wiemy tak naprawdę, co tam za tym oknem żyje, właśnie jakie ma zwyczaje. Wspominam też w książce o tym, że bardzo dobrze rozpoznajemy gadżety elektroniczne, świetnie orientujemy się w markach odzieży, w markach aut. Natomiast gdy przychodzi co do czego i mamy rozróżnić wron od gawrona, no to już się staje taką zagadką. I może też bardzo często ornitolodzy są kojarzeni z kimś, kto posiada wiedzę tajemną. Tak. To oczywiście nie jest prawdą, bo wystarczy się rozejrzeć i zwrócić uwagę, bo no, bez wątpienia ptaki, można powiedzieć, napierają na nas w mieście z każdej strony i w zasadzie gdzie się człowiek nie obejrzy, no to jakiś ptaszor gdzieś się pojawi. Tak, nawet teraz jak z tobą rozmawiam, to przeleciała trójka gołębi i usiadła na dachu naprzeciwko i patrzy przez okno. A to patrzenie przez okno jest bardzo ważnym zwyczajem z kolei twoim, powtarzającym się też refrenem w książce, że wyglądasz przez okno i widzisz. To powiedz, co jakiś taki mieszkaniec miasta, nie wiem, w Polsce, tak powiedzmy większego, może przez to okno zobaczyć? Był taki nawet przez krótki czas pomysł zrobienia w ogóle od rozdziału. Ja z tego pomysłu zrezygnowałem, nie ma go w książce. Właśnie chciałem napisać rozdział w oknie, bo ja mam takie swoje ulubione miejsce w domu, mam fotel obok okna, lampkę tam z reguły czytuję. No i widzę. No i lubię sobie poobserwować. Moja partnerka zresztą też często wygląda przez okno. No i masy rzeczy się dzieje. Muszę przyznać, że w ogóle mi się wydaje, że to ma potencjał nie tyle na rozdział, co nawet na całą książkę. No i ty mówisz o tym, że ty widzisz z okna gołębie. Ja teraz na bieżąco jestem z kwiczołami, które przeganiają
wrony, bo znalazłem, udało mi się wypatrzeć, jeszcze nie ma liści, więc widzę, gdzie one zbudowały gniazdo, którego pilnują. Natomiast po przeciwnej stronie, bo mam mieszkanie na przestrzał, od kilku dni obserwuję modraszki, które znoszą materiał gniazdowy. Co ciekawe, do gniazda oknówek. Ja piszę o tym w książce i tak się zdarza, że modraszki, bogatki, wróble bardzo chętnie wchodzą do czarek, kiedy oknówek nie ma jeszcze z nami w Polsce, a ptaki w mieście o wiele szybciej przystępują do lęgów. No i ta konkretna para lęgnie się 3 piętra wyżej, czyli aż na piętrze 13. No i okazuje się, że opłaca im się przylatywać, a u mnie na 10 mają odpoczynek. No proszę, no to rzeczywiście to są całe konfiguracje, które ci się dzieją za tym oknem. Jestem przekonana, że wiele osób, które teraz nas słuchają, również mają takie podobne konfiguracje, które do tej pory nie dostrzegały, nie dostrzegali, bo woleli obejrzeć coś na Netflixie właśnie, albo poczytać i tak się nie skupiali chyba, prawda? Bo to chodzi o takie wyczulenie. To jest trochę, że jak się raz zacznie zauważać, to już tak zostaje, mam nadzieję. Trzeba uważać, bo z tego wyczulenia później się robi zboczenie zawodowe. Też o tym piszę w książce. Ja mam tak, bardzo lubię grać w gry wideo, więc piszę na przykład o grze Wiedźmin 3, gdzie w sposób niesamowity wręcz udało się twórcom oddać głosy ptaków w konkretnym siedlisku, kiedy sobie tam na tej płotce, w tym wirtualnym świecie przemierzamy krainę fantazy razem z Geraltem, no okazuje się, że z odpowiednich miejsc odzywają się odpowiednie gatunki. Ostatnio odkryłem, że nawet w grach typu strzelanka, co dla mnie jest w ogóle czymś kosmicznym, odzywają się ptaki i to są ptaki dopasowane do siedliska. No proszę. Nie wiem, czy jest to kwestia przypadku, czy ktoś w tych studiach właśnie został poproszony o dorzucenie jakichś akcentów przyrodniczych i tak wyszło, natomiast no na mnie robi to wrażenie, ja zwracam na to uwagę. Często zdarza się tak a propos Netflixa, że oglądamy coś wspólnie z partnerką, ja pauzuję i cofam. Usłyszę coś w tle i koniecznie chcę się dowiedzieć, co to jest, co często nie tylko u partnerki, ale i u mnie wywołuje frustrację, bo czasami gdzieś ten dźwięk mi kołaczy, a nie pamiętam, co to jest. Mhm. Ostatnio miałem tak w terenie, okazało się, że to kowalik. Po jakimś czasie przypomniałem sobie, że to jest odgłos kowalika. No tak, to rzeczywiście, no, trzeba uważać, oczywiście pasja może się pojawić nieoczekiwanie, nas zagarnąć i nic już się na to nie poradzi. I teraz oczywiście muszę się ciebie zapytać, jak to się wydarzyło, że stałeś się ornitologiem i pasjonatem, popularyzatorem tej wiedzy. Gdzie jest jakieś źródło tej... Źródło, tak. Ja z wielu książek przyrodniczych, myślę, że w dużej części przypadków tak jest, że ludzie zostają przyrodnikami, ptasiarzami na bardzo wczesnym etapie. Tak? Tak. Nie wiem. Podstawówka. Zaczynam zbierać żołędzie, zaczynają się interesować owadami, nie wiem, znaleźli pióro, chcą wiedzieć, co to za pióro. No, u mnie niestety tak nie było. Ja do pewnego momentu w swoim życiu żyłem koszykówką. Ta pasja przetrwała. Natomiast no, nie zostałem zawodowym graczem, zostałem ornitologiem, a pasję odkryłem dopiero na studiach. Mówię dopiero, bo wydaje mi się, że jest to taki moment dosyć późny, bym powiedział. Chociaż podobno na odkrywanie pasji nigdy nie jest za późno. Znam ludzi, którzy zaczęli się interesować ptakami na emeryturze i też, nawet bym powiedział, mocno wsiąkli. Mm-hmm. No i mnie porwały akurat zajęcia terenowe z doktorem Dmowskim, który, jak się okazało, nie był ornitologiem, a ptaki były mu bliskie, ponieważ badał zatrucie metalami ciężkimi u srok. Mm-hmm. No i zaimponowało mi bardzo to, że był w stanie rozpoznawać głosy ptaków i to, że szliśmy sobie przez mazurski las i profesor, doktor, przepraszam, rzucał tam pierwiosnek, piecuszek, piegrza, kapturka, myszołów, cujka. I to mi imponowało, bo po pierwsze w ogóle nie wiedziałem, o czym on mówi, bo byłem na pierwszym roku studiów przyrodniczych i w ogóle nie miałem pojęcia o ptakach wtedy jeszcze. Tak. Po drugie, my ich nie widzieliśmy, a on i tak je nazywał. I to mi się wydało takie magiczne. I nie ukrywam, że bardzo mi tym zaimponował. Więc pierwsze, co zrobiłem po powrocie do
stolicy to był zakup atlasu, zakup taniej lornetki, bo budżet studencki był skąpy, i kaloszy. No. Okazało się, i to też jest takie śmieszne, że poza lornetką to często ornitolodzy są kojarzeni jako osoby noszące kalosze, co jest prawdą, bo jest to dobre obuwie terenowe. No i wsiąkłem. I w zasadzie, mając lat 21, no ptaki zaczęły wypełniać każdą wolną chwilę. Nadal tak jest. No i okazuje się, że chyba faktycznie nigdy nie jest za późno na to, żeby znaleźć w sobie pasję, żeby zarażać innych. Tak. Bo nie ukrywam, że no mam to zacięcie edukatorskie. No właśnie. I wydaje mi się, że ornitologia, o czym też piszę w swojej książce, jest na tyle ciekawą dziedziną, że można, a nawet trzeba ją współdzielić. Mm-hmm. Tak, bo nie ukrywam, Piszesz, że na początku tej przygody, jeszcze dokończę myśl a propos głosów, dużo pomógł mi na przykład kolega Łukasz, który to uczył mnie właśnie głosów ptaków. Bo oczywiście można to robić samemu, natomiast to jest też to piękno i to jest fajne, że to daje nam pretekst do spotkania. To są godziny spędzone wspólnie w terenie, to są spotkania towarzyskie, poznaje się masę nowych ludzi, a przy okazji czegoś się uczymy. To jest trochę na zasadzie takiego tutora i przekazywania sobie wiedzy. No kwestia tylko oczywiście wyćwiczenia, tak? Wiem, że niektórzy mają ten zmysł muzyczny, inni nie. Mm-hmm. Ale myślę, że to właśnie jest forma spędzania wolnego czasu, coś, co myślę w dobie pandemii, tak, który nas dopadł, jest szczególnie ważne. No i też w kontekście tego wyglądania przez okno. Myślę, że mówi się dużo teraz o terapeutycznym wpływie, tak, przyrody. Najpierw mówiono o kryzysie, tak, że się wycofujemy, teraz, tak jak mówiłem, wracamy ku tej dzikości. No i myślę, że takie nawet kilkuminutowe spoglądanie przez okno powinno nas uspokoić. Mm-hmm. No i zainteresować, bo na pewno uda nam się coś wypatrzeć. Musi się coś zadać. W sensie nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby nasze słuchaczki albo słuchacze czegoś nie wypatrzyli za oknem, co się wydarzy. Tak. No i mam teraz oczywiście pytania w 10 różnych kierunkach, ale może na chwilę zatrzymała przy tych ptasiarzach, tak? Czyli właśnie, bo to, co mnie uderzyło, to, że się nie podkreślasz tej samotniczości w przyglądaniu się przyrodzie, ale mówisz właśnie, że to się tym dzieli, się sobie to przekazuje, wzajemne informacje o tym, gdzie jechać, jakiego ptaka podglądać, że właśnie tą wiedzę się przekazuje, że są warsztaty, że ludzie w różnym wieku, że tu emeryt, a tu z kolei właśnie kto na co dzień, nie wiem, zajmuje się IT, a tutaj jeszcze ktoś, także to są... Budowlańcy, przepraszam. Budowlańcy, też dokładnie. W książce o tym wspominam. No, jesteśmy elementem przyrody i myślę, że dosyć ważnym. Kiedyś przedstawiano człowieka jako kogoś, kto jest na szczycie piramidy, czyli wszystko, co poniżej, jest mu podległe, z czym się wyjątkowo nie zgadzam jako ekolog i przyrodnik. Teraz bardzo popularne są grafiki, w których człowiek umieszczany jest w kręgu razem z innymi organizmami, co jest mi o wiele bliższe, bo wydaje mi się, że jesteśmy częścią tego skomplikowanego układu. No i tak jak mówisz, przyroda, z racji tego właśnie, że jesteśmy wspólnie z tymi organizmami osadzeni w tym kręgu, jest blisko nas, dotyczy nas i każdy może to robić. Tak. Mogą to robić seniorzy, mogą to robić dzieci, mogą to robić osadzeni, czyli osoby, które siedzą w więzieniu, z którymi też pracowałem. Mogą to robić dzieci z niepełnosprawnościami, z którymi pracowałem, i w ogóle to były chyba jedne z ciekawszych warsztatów, jakie prowadziłem w życiu, ponieważ bardzo dużo pozytywnej energii jest u takich dzieci. Tego akurat nie ma w książce, ale próbowałem stworzyć taki fragment, w którym opisywałem swoją przygodę w Wielkiej Brytanii, gdzie zostałem przeatakowany przez emerytki siedzące w czatowni. I jedna z nich była obwieszona sprzętem, za który myślę można było dobre auto kupić. Myślę, że panie w wieku mojej babci. No i pani w pewnym momencie wyjmuje najnowsze urządzenie firmy Apple, odpala aplikację Collins i zaczyna mi pokazywać, jakie ptaki będziemy teraz wspólnie
obserwować. No i na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. I nie ukrywam, i o czym też piszę w swojej książce, że wspólnie uczymy się od siebie. Tak. Mam kolegów, mam koleżanki, którzy są młodsi ode mnie, posiadają o wiele większą wiedzę, wcale się z tym nie kryję, nie konkuruję. I myślę, że to jest właśnie taki sposób na to, żeby się socjalizować po prostu. Mm-hmm. No spędzić fajnie czas, poobserwować coś pięknego, czegoś się nauczyć. No i bez wątpienia jest to przyjemne. Tak, chociaż w książce też różne nieprzyjemności. Bardzo dowcipne zresztą opisujesz, związane z tym, że jednak trzeba się skonfrontować z jakąś porą w ciągu dnia, albo raczej nocy, z jakąś pogodą, żeby tego ptaka swojego zaobserwować czasem w przyrodzie. No ale rzeczywiście rewanżuje się ten ptak jakby tym, że daje się zobaczyć często, a jak nie ten, to jakiś może inny, i nigdy się nie wychodzi na pusto, że się tak wyrażę. Zdarza się. Wiecie? Tu muszę tak zbić z pantałyku i niestety, ale no pamiętam, z kolegą Andrzejem wybraliśmy się kiedyś w srogi mróz pod Warszawę szukać rzepołuchów. Mhm. No muszę przyznać, że nic wtedy nie widzieliśmy żywcem. Jest to jedna z niewielu przygód ptasiarskich, kiedy przez kilka godzin marzłem i nie widziałem ani jednej sztuki ptaka. No tak, to nie jest może zachęcające jakieś wyjątkowo. Ale no właśnie, ale to później może się obrócić w żart. To się robi trochę anegdota. Oczywiście. Mnie na przykład i Andrzeja wtedy bardzo to zmotywowało, żeby następnym razem jednak wyszło. Tak. Więc człowiek chce. Tak. No i myślę, że przyroda, ptaki mają to do siebie, że wciągają i zawsze człowiek ma niedosyt, zawsze się wydaje, że mogłem pójść kilometr dalej, zawsze robię sobie w notesie listę, mam 30 gatunków, no może jakbym godzinę dłużej pochodził, to by było 35, no to może następnym razem przyjadę nie na piątą, tylko na czwartą. Tak. Chcemy wracać, chcemy więcej, jesteśmy tego głodni. A ptaki, myślę, są bardzo wdzięcznym obiektem, że są piękne, pięknie śpiewają, są kolorowe, są wszędzie, wchodzą w interakcje między sobą, z nami. Tak. O czym też piszę. I na przykład takim obiektem jest kruk, który o dziwo z reguły, jak się zakracze, to odpowiada. Tak. Trzeba z tego korzystać. No właśnie, i piękne jest to, moim zdaniem również, że nie trzeba, jak się nie chce wstawać o tej godzinie wczesno rano i jechać w jakieś bardziej dzikie ostępy miejskie, to nawet można na przysłowiowym jakby trawniku podwórkowym zobaczyć interesujące ptaki. No dla mnie wielkim odkryciem, jako warszawianki również, mokotowianki, było to, że są na patelni tak zwanej, czyli na takim placyku przy metrze jakiejś ilości ptaków nieoczekiwane. Myślałam, że tam życie wszelkie... Zamiera. Tak, dokładnie. Tak, no to jest fenomen. Nikt tak naprawdę nie umie tego wytłumaczyć. No ale okazuje się, że ponad 60 gatunków, różnych gatunków ptaków, bardzo nietypowych, można tam spotkać. Zaczęło się od jarzębatki, która została tam wypatrzona bardzo późno, bo w okolicach listopada, kiedy już dawno, dawno powinna polecieć, no ale siedziała tam. No i oczywiście żyjemy teraz w dobie internetu, więc informacja szybko się rozeszła, ptak zaczął być dokarmiany nasionami, owocami. Przestała się pojawiać na początku stycznia. Teoria jest taka, że uciekła albo w wyniku tego, że rzeczywiście nastały srogie mrozy i już nie wytrzymywała. Tak. No albo mogły ją spłoszyć fajerwerki, spłoszyć czy też nawet wręcz uśmiercić, bo jednak ptaki są bardzo delikatnymi stworzeniami. No i myślę, że te decyzje, które ostatnio zapadają w wielu polskich miastach o wstrzymaniu pokazów pirotechnicznych, są no, jak najbardziej uzasadnione i bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że jest to no, dosyć przykra rzecz dla ptaków, ale myślę, że też dla wielu zwierząt domowych, bo
sam mam kota, który Sylwestra nie cierpi. No tak, moje koty również nie są fanami tego typu zabaw, ale dobrze, że powiedziałeś o tym właśnie, jakie stanowić mogą rzeczy miejskie zagrożenia dla ptaków, no bo wspomnieliśmy o tym, że wynalazek miasta jest jakąś nowością w historii przyrody i że ptaki po prostu, no cóż, zaakceptowały to nowum, natomiast są rzeczy, które są dla nich niebezpieczne, o nich trochę rozmawialiśmy i trzeba jakoś je redukować, że dobrze by było, gdyby były redukowane, a jak można na takim poziomie instytucjonalnym, ale też na takim poziomie w szczególności indywidualnym zadbać o te nasze ptaki sąsiedzkie? Dosadzać rośliny. To jest chyba najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Czyli po prostu rozejrzeć się wokoło, zastanowić się, jeżeli mamy na przykład teren prywatny, nie wiem, mieszkamy w domku jednorodzinnym, no to warto wysiać jakiś wkopać jakiś krzew, nie wiem, ligustr, forsycja, irga, dereń. Jeżeli żyjemy we wspólnocie mieszkaniowej, no to może warto się zainteresować, napisać mail i spróbować zadbać o tę zieleń. Ja tak. Na przykład z partnerką tak zrobiłem i ogródek, który mamy pod blokiem, jest naszego autorstwa. Dostaliśmy zgodę od wspólnoty i pieniądze na rośliny. Założyliśmy ten ogródek. No i kwitnie tam życie. Oczywiście no, wiąże się to z dodatkowym obowiązkiem, bo trzeba go pielęgnować. Ale myślę, że to jest taka najprostsza rzecz, którą możemy zrobić dla ptaków w mieście. Czyli po prostu kreować tę zieleń w taki sposób, żeby była im jak najbardziej przyjazna. Dawajmy im miejsca lęgowe. Nie bójmy się tego, jeżeli mamy oknówki, że one będą brudzić. Tak. My też to robimy. Robią to nasze zwierzęta domowe. Po sobie sprzątamy, po zwierzętach też, więc myślę, że po dzikich stworzeniach też możemy. Jeżeli mają ptaki problem z założeniem gniazda, pomyślmy nad montażem budki. Może właśnie trzeba się dogadać z zarządcą terenu, aby kilka skrzynek powiesić na drzewie. Świetny pomysł. Na pewno dokarmianie ptaków, szczególnie w okresie zimowym, kiedy tak. W ogóle dzikim stworzeniom jest trudno. Przy czym musimy pamiętać o tym, żeby robić to odpowiednio, czyli świeże nasiona, świeże owoce, niezepsuty chleb, nieskiszona sałatka, czyścimy takie miejsce, gdzie dokarmiamy. No i sypiemy tyle, żeby ptaki zjadały na bieżąco. Już i myślę, że dzięki takim prostym naprawdę zabiegom, tak. Znowu właśnie odwołujemy się do świadomości, będąc świadomym tego, co robimy, będąc odpowiedzialnym. Myślę, że to jest też w ogóle obserwowanie przyrody, czy dokarmianie, szczególnie dla dzieci. Jest taką fajną formą rozpoczęcia przygody, bo uczy właśnie odpowiedzialności, uczy nawet myślę takiej odpowiedzialności za dziki organizm, ale też wyrabia taki nawyk, tak? Nożej, sypie śnieg, ale dobra, zakładamy buty, idziemy dokarmiać, tak? To nie ma tak, że mi się nie chce, no bo te zwierzęta tam czekają, one trochę nie rozumieją pojęcia nie chce mi się. Tak. No i często to jest furtka do tego, żeby się po prostu zainteresować tym, co się dzieje. Tato mojej partnerki, po tym jak zakupiliśmy mu karmnik, no stał się ogromnym fanem modraszek, nienawidzi dzwońców. A krogulce, które przylatują polować, odgania miotłą, więc ptaki stały mu się bardzo bliskie. No i myślę, że to jest świetna forma do tego, żeby właśnie zacząć w ogóle przygodę w mieście z ptakami. Tak. No i to jest w ogóle, miasto samo w sobie jest bardzo dobrym miejscem, o czym już mówiłaś. Jest o tyle ciekawe, że ptaki są wszędzie. Wcale nie musimy się zrywać o 4 rano. Możemy sobie wyjść na spacer z dzieckiem, z partnerką, z psem o 11, tak? Tak. Wystarczy po prostu przystanąć, chwilę posłuchać, przypatrzeć się i znów, no nie uwierzę, jeżeli coś się nie zadzieje. Więc jest to taka przyjemność dostępna, nie ma na nią obostrzeń i prowadzi do jakby i wyczulenia większego ekologicznego i w ogóle do takiego, powiedziałabym, no to się teraz modnie nazywa mindfulnessem. Mindfulness, o właśnie, tak, tak. Tak, to zdecydowanie. Ja mam taki w ogóle, znalazłem bardzo fajny cytat,
Ja wiem, że rozmawiamy o mojej książce, ale myślę, że w ogóle ta publikacja i to, że wydawnictwo Czarne dało mi taką możliwość, wpisuje się świetnie w to, co się w ogóle dzieje teraz na rynku polskiej książki. Tak. Mam na myśli to, że bardzo dużo powstaje rodzimych produkcji dotyczących przyrody, bo mam wrażenie, że tak no jeszcze 10 lat temu większość książek to były książki tłumaczone, książki amerykańskich autorów, brytyjskich. Oba narody mają hopla na punkcie ptaków i przyrody. No ale widzę, że rzeczywiście coraz więcej polskich Polek, Polaków, autorek, autorów pisze te książki przyrodnicze. No i wyszła niedawno taka książka Ornitologia terapeutyczna. Mm-hmm. Tam jest taki ładny cytat. Ptaki pozwalają nam wyrwać się z ograniczeń naszego życia, także z reżimów, choćby tych sanitarnych, ale nie tylko. Podglądanie ptaków jest bardzo popularnym zajęciem w reżimach totalitarnych. Totalitarnych. Jest wyrazem tęsknoty za wolnością, ale też uruchamia wyobraźnię. W wyobraźni można przecież przekroczyć każdą przeciwność. Tak, to bardzo trafny cytat. Bardzo trafny cytat. Bardzo mi się podoba i myślę, że on świetnie oddaje, dlaczego w ogóle warto się interesować ptakami. Zdecydowanie i zbliżamy się też powoli do końca naszej rozmowy i mogłabym tutaj zakończyć ją, aczkolwiek chciałabym też podkreślić literacką jakość twojej książki, bo opisujesz te ptasie zwyczaje i nasze ptakami obcowanie w sposób właśnie, który jest przystępny, ale też bardzo, że tak powiem, elegancki i pełny gracji i bardzo, że tak powiem, zbliża do tego ptasiego świata. Także zaczynamy właśnie te ptaki lubić, niektóre bardziej, z nimi się bardziej utożsamiamy, z innymi mniej. No, możemy ten kalejdoskop obejrzeć dokładnie, bo te ptaki miejskie to rzeczywiście jest cały wszechświat i już wymieniałeś gołębie, wróble, sikory, kruki, wrony, sroki, sowy, kaczki, mewy, rybitwy, jaskółki, po prostu mnóstwo jest tego ptasiego ludu w twojej książce i warto wspomnieć też o tym, że poświęcasz też miejsce na opis ptaków, które mają tak zwaną złą sławę, tak? Czyli właśnie gołębią, które są wyzywane, wręcz można powiedzieć, a nie nazywane, tak powiedziałbym, tak, stereotypowo przez ludzi, ale też wróblom, których się z kolei nie zauważa, a warto się z nimi zapoznać bliżej, bo też ich los nie jest taki wcale pewien i oczywisty. No i generalnie każdy ptak, którego opisujesz, zyskuje osobowość i właśnie taki rodzaj, no nie wiem, mam wrażenie obecności, która ludzi może przekona do tego, żeby nie tylko przy czytaniu twojej książki, ale po odłożeniu jej z tymi ptakami jakoś współżyć na co dzień jakoś bardziej, tak jak powiedziałeś, świadomie. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Taki też był cel ja pamiętam, tu taka anegdota na koniec, pamiętam kiedyś prowadziłem wycieczkę ornitologiczną i a propos tych trawników, o których wspominałaś, że nawet tam się dzieje dużo. Jest taki fragment w ogóle w książce poświęcony ptakom na trawnikach. No i my na tej wycieczce oglądaliśmy kwiczoły, które po tym trawniku biegały i polowały. No i opisałem te ptaki, jak one wyglądają, no ale jedna z dziewczyn twierdziła, że ona nie jest w stanie rozpoznać, w sensie ona go nie widzi, ona nie wie, na co ma patrzeć, nie wie, jak on wygląda, więc ja zacząłem tego kwiczoła udawać. Na co ona powiedziała, że mi to w ogóle świetnie wychodzi, bo ona już wie, na co ma patrzeć. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że może warto w ogóle sztukę teatralną o ptakach przygotować. To ptaki są mi po prostu bliskie. Cieszę się, że to czuć w książce, bo też mi na tym zależało. No i jest tam też taki fragment, który myślę, że bardzo dobrze oddaje ideę, która jest mi bliska, czyli tego, żeby po prostu oglądać ptaki codziennie, bo są blisko. Tak. I myślę, że to jest fajne w birdwatchingu, czyli w podglądaniu ptaków, że one nam zaufały, że one chcą być blisko nas. Ja myślę, że to często my nie chcemy. To ładne. No i są to wyjątkowo po prostu urocze stworzenia. No, piszę też o tym. Bardzo duże wrażenie na mnie, pamiętam, zrobiło, kiedy rozmawiałem z Agnieszką Czujkowską i ona opisywała mi, w jakiej kondycji przywieziono gołębie, które
ekipa budowlana wrzuciła do kontenera, co jest niesamowitym bestialstwem. Przyznam się, że prawie się popłakałem i w pewnym momencie się wyłączyłem, po prostu przestałem rejestrować, co ona do mnie mówi, bo dla mnie jest to niewyobrażalne i takie są mi po prostu bliskie. I na koniec właśnie. No, tak, myślę, że... Że bardzo się cieszę i fajnie, że to widać. Tak, to czuć zdecydowanie w twojej książce. Udało ci się to przekazać świetnie i gdyby nie był to tak już wytarte określenie, to bym powiedziała, że bardzo czule je opisujesz. Dziękuję. Ale rzeczywiście tak jest i bardzo ci dziękuję za twoją książkę. Paweł Pstrokoński, Wszystkie okna dla oknówek, Ptasie historie z sąsiedztwa, w wydawnictwie Czarne, teraz można kupować, już do czego bardzo zachęcam. To jest zawsze najlepszy komplement dla autora. Dziękuję. A tobie, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Ja również. Po tej rozmowie o ptakach, ale tak naprawdę mam wrażenie, że po prostu o uważności na to, co się wokół nas dzieje, co jest innym nieludzkim życiem i może nam dać dużo radości i nauczyć solidnej empatii oraz takiego dobrego dla zdrowia psychicznego połączenia ze światem, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o innych naszych sąsiadach, a właściwie sąsiadkach, bo są one rodzaju żeńskiego, ta roślina, o roślinach właśnie. A przez ten czarodziejski świat roślin sąsiedzkich, lokalnych i naszych związków z nimi poprowadzi mnie dr Iwa Kołodziejska, która pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Porozmawiamy o jej pracy doktorskiej, którą poświęciła Związkom Ludzi i Roślin i wytłumaczy nam dr Iwa Kołodziejska również, co to jest etnobiologia, czy też antropologia roślin i dlaczego wszyscy ją uprawiamy i czemu o tym nie wiemy, a powinniśmy i jak to może wzbogacić nasze życie. Najserdeczniej zapraszam na rozmowę z moją gościnią. Doktor Iwa Kołodziejska z Instytutu Slawistyki PAN. Bardzo mi miło cię gościć. Cześć, mnie również bardzo. Zaprosiłam cię do naszej rozmowy, żeby dowiedzieć się o tym, czym jest etnobiologia czy też antropologia roślin i zgłębić obszary badawcze, które ciebie zajmują, jako że uważam je za arcyciekawe i wydaje mi się też, że dzisiaj, szczególnie w tym pandemicznym czasie, taka wiedza o zielonym, patrzenie na zielone, czucie zielonego i zadawanie sobie pytań dotyczących roślin jest bardzo aktualne, a co więcej, moim zdaniem nawet dobre dla zdrowia psychicznego. To czym jest etnobiologia? No to jest dość, w pewnym sensie dość szerokie pytanie, dlatego że z jednej strony można tak bardzo prosto, ale jednocześnie szeroko powiedzieć, że jest nauką o relacjach między ludźmi a roślinami, no ale bywała w różne sposoby definiowana, czy się kładło większy nacisk na to, czy na wiedzę o roślinach, taką szczególnie taką, która jest uważana za tak zwaną wiedzę tradycyjną, czy raczej na cel, użytkowość roślin, to, że to jest dotyczy roślin medycznych, spożywczych czy kosmetycznych. Ale tak, no tak jak ja myślę o tej nauce, to właśnie to chodzi o relacje ludzi i roślin, tak nawet bardzo szeroko rozumiane i widziane, więc tutaj wchodzą wszystkie też opowieści o roślinach, też różnego rodzaju rozumienie roślin, użytkowanie ich, choć niekoniecznie musi być to takie użytkowanie rozumiane w sensie ekstrakcji, wydobywania, panowania nad roślinami. No właśnie, bo to mogą być różnorakie związki biograficzne, tak, emocjonalne, związane z dziedziczeniem, tożsamością, fantazjami, całym spektrum takiego ludzkiego bycia w świecie.
Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. I chciałabym, zanim cię zapytam o twoje badania, to w ogóle się dowiedzieć, w jaki sposób się natrafia na takie zainteresowania, jak się wymyśla siebie jako naukowca, który właśnie bada, naukowczynię, który właśnie bada tego typu relacje ludzko-roślinne. Jak doszłaś do tego, że jest to, że budzi to twoje zainteresowanie i uczyniłaś to swoją drogą? Och, to taki... Był to taki bardzo nieświadomy w sumie proces, który zaczął się gdzieś tam bardzo, bardzo wcześnie, bo ja zawsze byłam osobą, która interesowała się roślinami. Zadawałam pytania jako małe dziecko, co to, i taka odpowiedź, że roślinka, drzewko, kwiatek absolutnie mi nie wystarczała. No i moi rodzice tutaj byli na tyle... nie wiem, chciałam powiedzieć kochani, ale to chyba nie do końca nawet tylko to, choć oczywiście, że byli kochani, ale też po prostu myślący o poszukiwaniu wiedzy, że szukali dla mnie tych odpowiedzi takich, które by mnie satysfakcjonowały, więc niewątpliwie od zawsze rośliny mnie interesowały i miałam taką potrzebę ich, tak, wtedy miałam właśnie potrzebę ich nazywania, oglądania, dotykania. Bardzo, bardzo wcześnie uznałam, że na pewno będę studiowała biologię, że będę biolożką. No i zaczęłam ten plan realizować. W czasie studiów biologicznych poczułam, że czegoś mi tu brakuje, szczególnie kiedy mówi się o ochronie przyrody, że brakuje mi człowieka. I zaczęłam chodzić na różne zajęcia w Instytucie Etnologii, a później zostałam też studentką etnologii, a w ostatecznym rozrachunku czuję się dużo bardziej antropolożką niż biolożką, tak, jeżeli chodzi o moje podejście do rozumienia nauki, do też tę naukę, którą uprawiam. Myślę, że taka fascynacja różnorodnością zawsze gdzieś mi towarzyszyła właśnie, czy to różnorodnością świata roślin, czy tego świata ludzkiego i różnorodnością na ich styku. Jakoś no tak właśnie, te styki są przeciekawe, bo one prowadzą do odświeżenia perspektywy, tak bym to może nazwała, bo uczymy się opowiadać pewne historie, które wydawały nam się dotychczas oczywiste. Najpierw uczyliśmy się robić to z perspektywy mniejszości kobiet, mniejszości etnicznych, różnorakich grup, które oświetlały nam miejsca, które do tej pory w takich popularnych narracjach były zaciemnione. Od jakiegoś czasu to również się dzieje w przypadku zwierząt. Animal Studies starają się przyglądać historii różnych regionów świata poprzez właśnie perspektywę zwierzęcą i zastanawiam się, czy może istnieje już coś takiego, czy może o tym słyszałaś, albo czy sama to praktykujesz, żeby się przyglądać z tej perspektywy roślinnej, na przykład, nie wiem, historii Polski albo jakiegoś regionu Polski. Czy w ogóle jest coś takiego już brane pod uwagę? Tak, jest, choć ja czasem miewam dużo wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście jest to perspektywa roślinna, ale to może na razie zostawmy, bo to duże, trudne i dla mnie absolutnie niedomknięte pytanie. Są różnego rodzaju próby opowiadania historii, historii ludzi poprzez historię roślin. Dużo bardziej niż do Polski zaraz przejdę, ale niewątpliwie takie próby opowiadania o różnych globalnych powiązaniach, na przykład o niewolnictwie poprzez rośliny, poprzez te rośliny, ze względu na które na przykład właśnie do Ameryki zostali sprowadzeni mieszkańcy Afryki, zostali tam niewolnikami, zajmując się bawełną, nie wiem. Ryż jest gdzieś tam, na przykład w Surinamie też można, przez niego są badania, na przykład Tilde van Andel pokazujące
poprzez ryż, historię niewolnictwa w Surinamie. Czyli na pewno można, tak? Można pokazywać historię różnego rodzaju używek, tak? Herbata, tak. Jest nawet wojny wojny opiumowe, tak. Herbatka bostońska. Mamy w historii nawet takiej zupełnie tej historii uczonej tak, jakiej byliśmy kiedyś uczeni, te rośliny się pojawiają i można opowiedzieć historię bardziej zaczynając od nich, tak? Pokazując, tak. Powiązania, związki przyczynowo-skutkowe, właśnie koncentrując się na roślinach. No, w Polsce tego rodzaju badania, które odnoszą się do historii i jednocześnie starają się ją pokazać przez rośliny, na przykład prowadzi Mikołaj Smykowski. On zajmuje się czymś, co nazywa fitoetnografiami zagłady. I pokazuje właśnie roślinne historie miejsc zagłady. Tak, no jest to też jeden ze sposobów pokazywania tego jakby co się zmienia w świecie, tak jakby naszych interwencji różnorakich, najczęściej bardzo niszczących w rzeczywistość. Ja pamiętam, że bardzo mnie poruszył taki projekt kilka lat temu Karoliny Grzywnowicz, on się chyba nazywał Chwasty. Chwasty, tak. Może powiesz o nim dwa słowa, też go pamiętasz? Tak, pamiętam ten projekt. Nie wiem, czy tak umiem o nim teraz ładnie opowiedzieć, ale w ogóle to, że artyści mówią dużo i o chwastach, i też o roślinach, które są nazywane przez biologów roślinami inwazyjnymi, to są takie zwrócenie uwagi na te rośliny i te byty, które gdzieś są na marginesie, czy gdzieś są właśnie tymi, które tak. przybywają z zewnątrz, pojawiają się spontanicznie, nie są przez nas kontrolowane, tak? Bo często człowiek ma tę ogromną potrzebę kontroli i tego wrażenia, że to on tutaj rozgrywa karty, je rozkłada. Tak, oczywiście. Ja ci tylko przerwę i dopowiem, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ja tylko powiem jedno zdanie. Ten projekt Karoliny Grzywnowicz polegał na tym, że ona szukała roślin, które zostały po mieszkańcach, którzy byli zmuszeni do wysiedleń. Zostały po nich takie rośliny przydomowe, rosnące w ogrodach czy sadach i one teraz są częścią takiej dzikiej natury. To jest bardzo rzeczywiście przejmujące, jak się ogląda nawet zdjęcia z tego jej projektu. Ja natomiast niedawno miałam szczęście być w Camaret-sur-Mer w Brytanii i tam na klifach jest pełno takich lejów po bombach, bo tam przechodził front, które powoli porastają różnymi drobnymi kwiatami, roślinami, właśnie wrzosem, mchem, i te rośliny jakoś odzyskują ten zniszczony krajobraz. To było bardzo poruszające. Natomiast jakby roślinna historia to nie jest tylko ta historia właśnie odzyskiwania jakoś terenu po naszych ludzkich interwencjach. To najsłynniejsze chyba czarnobylskie są te historie związane z tym, jak rośliny wracają, ale to też historia naszego współbycia z roślinami i takiego tu i teraz życia. I to jest to, co ciebie bardzo interesowało i czemu poświęciłaś swój doktorat. I chciałam, żebyś powiedziała, jak on powstawał. Nosi on tytuł Praktykowanie wiedzy o roślinach i roślinach na Podolu Wschodnim, studium etnobiologiczne, relacje ludzi i roślin. Tak, ale jeszcze, czy mogę jeszcze na moment wrócić do tego odzyskiwania miejsc przez rośliny, bo jest to tak, jest to bardzo... bardzo poruszające, a z drugiej strony ja tutaj zawsze zastanawiam się nad tym terminem odzyskiwanie, nad słowem odzyskiwanie,
bo często to są zupełnie inne rośliny, które wchodzą w te miejsca właśnie po działalności człowieka, czy w miejsca, gdzie były ogrody, czy do takich, czy gdzieś na hałdy ludnicze, no właśnie, czy do lejów po bombach, najpierw mogą wejść inne zupełnie gatunki niż te, które tam były w momencie kiedy wydarzyła się ta zmiana, tak? Dlatego, że mogą wejść te, które są, radzą sobie z takim miejscem, tak? A potem mogą je zastępować kolejne, inne i następuje zmiana. Myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo właśnie, bardzo ważne w moim w ogóle patrzeniu na relacje z roślinami jest ta czasowość, temporalność, zmienność, to nie jest nic stałego, tak? Te relacje moich rozmówców na Podolu z roślinami też były zmienne, są przeze mnie uchwycone w jakimś tam momencie. Ale one już na pewno się zmieniły od tego czasu. Zresztą jak pytałam ich o ich zielniki mentalne, czyli no właśnie. Te wszystkie rośliny, które dla nich były ważne, te, które były w ich głowach, ale też w ich ciałach, których doświadczali na co dzień i o których chcieli mi opowiadać, to właśnie bardzo, bardzo często widziałam, że to są w nich, że w tych zielnikach są zarejestrowane też zmiany dotyczące życia tych osób, wynikające z tego, kogo spotkali, kto im pokazał jakąś roślinę, z tego, na jakim są etapie życia, czy są dzieckiem, czy są dorosłą kobietą, czy dorosłym mężczyzną, czy są już osobą starszą, czy na coś chorują, albo choruje ktoś bliski, czyli to wszystko jest takim cały czas w jakiegoś rodzaju procesie, mówiąc dosyć modnie. To prawda, ale to też jest w ogóle bardzo piękne pojęcie tego zielnika mentalnego. Bardzo mi się ono spodobało, bo się pierwszy raz mogłam zastanowić nad tym, jakie rzeczywiście rośliny miały znaczenie dla mojej biografii. Co pamiętam właśnie z czasów dzieciństwa, z czego plotłam wianki albo robiłam bukiety. Pamiętam kukurydzę, z której robiłam laleczki u mojej babci na wsi. Pamiętam pierwsze bukiety, które dostawałam, nie wiem, od swoich chłopaków, którzy jakoś się nieudolnie komponowali, kwiaty od mojego taty z okazji pierwszej miesiączki. No po prostu dużo jest takich, jak się okazuje, roślinnych ważnych elementów, które nas otaczają, a których nie analizujemy pod takim kątem, a szkoda. Tak, myślę, że w ogóle bardzo, bardzo nam jest łatwo zapominać o roślinach w pewnym sensie, choć one są w naszym życiu cały czas, no bo gdy nie one, byśmy nie byli w stanie oddychać na przykład, tak? To nimi głównie się żywimy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo zadeklarowanymi mięsożercami, to jemy zwierzęta, które jedzą rośliny, znaczy gdzieś to zawsze dla nas zaczyna się od roślin, no jeżeli rozejrzymy się dookoła siebie, to pewnie właśnie zobaczymy bawełniane ubranie, może lnianą ścierkę albo obrus, może drewno, gdzieś tam biurka czy szafy i tak dalej, i tak dalej. Te rośliny są wokół nas cały czas. Nie zawsze chcemy je właśnie zauważyć. One są milczące gdzieś tam. Tak, no właśnie. I jakby masz porównanie, bo jakby twoje badania jakby były wykonane w takim krajobrazie prowincji jednak, tak, gdzie ta i też bardzo szczególnej tej podolskiej, gdzie ta wiedza o roślinach jest jednak cały czas taka żywa, mam wrażenie, z tych rozmów. Oj tak, zdecydowanie. Prawda?
Żywa, ale właśnie powiedziałaś cały czas żywa. Ona jest też cały czas tworzona. To, co jest bardzo ważne dla moich rozmówców, to ciągłe poszukiwanie nowych roślin. Oni naprawdę bardzo dużo rozmawiają o roślinach. Można wsiąść do marszrutki lokalnego autobusu i usłyszeć osoby, które właśnie pytają siebie o jakieś rośliny, szczególnie rośliny lecznicze. Szczególnie te rośliny lecznicze tutaj się przewijają, ale nie tylko. One mają, jest tak z różnych względów, z takich czysto pragmatycznych, na przykład ze względu na sytuację służby zdrowia, ale też takich tożsamościowych względów, tego, że dla moich rozmówców w ich poczuciu ukraińskości, w ich poczuciu tego, kim oni są i lokalnie, i też właśnie tak bardziej na poziomie narodowym jako Ukraińcy, rośliny są bardzo ważne. Zbieranie roślin, jedzenie roślin, picie roślinnych herbat, leczenie się roślinami. No nawet zastanawiałam się nad tym też, gdzieś tam mi to przemknęło przez myśl, jak rozmawiałyśmy o historiach roślinnych, bo jeżeli pójdzie się do ukraińskiej szkoły, to jeżeli będzie wisiała właściwie w każdej pewnie, we wszystkich, w których byłam, a myślę, że na pewno pewnie prawie każdej, a jeżeli nie w każdej, wisi hymn i herb Ukrainy i bardzo, bardzo często przy tym hymnie będą narysowane owoce i liście kaliny koralowej. Kalina będzie się pojawiać właśnie jako taka roślina wręcz traktowana jako roślina narodowa. Zastanawiałam się nad tym, że no, ja w mojej szkole nie widziałam roślin w takiej funkcji i u nas no, jak się tak postarać, no to można oczywiście wyciągnąć jakieś rośliny. Nie mamy roślin na banknotach, tak jak w niektórych krajach są rośliny na banknotach. No mamy roślinę na monetach, bo mamy liście dębu, ale myślę, że sama ta historia tego, jakie liście dębu mamy na monetach, pokazuje gdzieś to oddzielenie jakieś od roślin, które zaszło w każdym razie w wypadku osoby, która projektowała te monety, dlatego że jak pewnie wiele osób wie, liście, które są na monecie, to są liście dębu czerwonego. Dębu, który pochodzi z Ameryki, biolodzy go uznają za roślinę inwazyjną w Polsce, więc nie jest to ten dąb szypułkowy, który rósł tutaj od wieków i w związku z tym moglibyśmy w nim upatrywać tego symbolu męstwa, długowieczności. Jest to taki dąb, który się pojawił niedawno. No można by było tutaj na to spojrzeć tak, ach, jak cudownie, może to znaczy, że powinniśmy myśleć o sobie jako takich, którzy są bardzo otwarci na tych, którzy przybywają do nas z zewnątrz, nawet bardzo niedawno. Myślę, że to taka kusząca interpretacja, choć inna niż tak. Interpretacja NBP tutaj była i myślę też inna niż autorki tych monet. Och, odeszłam daleko od pozora. Wiesz co, ale teraz jak mówiłaś o tych monetach i o tych roślinach i o tym właśnie o roślinach powiązanych jakoś z tożsamością narodową, to muszę ci się przyznać, nie wiem jak mają słuchacze, ale mi przyszło do głowy od razu trzy rośliny. Jedna to są oczywiście czerwone maki na Monte Cassino. No. Drugie to jest o mój rozmarynie, rozwijaj się. To też podobna poetyka, niestety. No, a trzecie to jest brzoza. No tak. I wszystkie jakoś tak martyrologicznie. Tak, niestety. Tak, możemy umieścić. No myślę, że to bardzo świadczy o tym, jak my myślimy i mówimy o naszej historii. Że to właśnie te rośliny czy te konteksty, w których rośliny się pojawiają, stają się dla nas ważne, bo chyba bardzo
łatwo jest mówić, też lubimy mówić o historii Polski jako tej historii takiej martyrologicznej. Tak. Której... Ale może przychodzi ci do głowy jakaś chociaż jedna roślina, jakakolwiek, która mogłaby uratować naszą historię przed tym jedynie jednym kontekstem? Może jest jakaś inna? Jakieś powieści, może panu Tadeuszu jest jakaś roślina ważna? Tak, jest tam bardzo dużo ważnych roślin, czy są rośliny, no nie wiem, w Nadniemnem, tak, u Orzeszkowej. Ona niewątpliwie była pisarką, która dużo uwagi roślinom poświęcała. Kwiaty polskie przecież. No właśnie, kwiaty polskie Tuwima też, tak. Ja myślę, że też należałoby tutaj pomyśleć o bardzo wielu roślinach jadalnych. Roślinach jadalnych, niekoniecznie roślinach dzikich, roślinach jadalnych, choć i tu można by było różne znaleźć. No, tak do dzikich, no to manna mielec, o której pewnie niewiele osób w tej chwili słyszało, bo od lat już nie jest ważna, ale kiedyś była bardzo ważnym towarem eksportowym z ziem polskich na zachód. Dzika roślina zbierana i nie bez powodu właśnie ma w nazwie manna, ta kasza manna, którą tak. Dzisiaj jemy, no nie ma nic wspólnego z manną mielec, ale właśnie ze sposobem, bo tak, no bo jest z pszenicy, ale ze sposobem jedzenia, no sposób przetworzenia jest tutaj podobny. No ale właśnie, ale to nie jest coś, co przyjdzie do głowy tak po prostu każdemu, czy wokół czego można by było mówić, że jest zbudowana jakoś polska tożsamość narodowa. Ale mówiłeś, że jadalne rośliny takie nie dzikie, takie ogrodnicze, jakieś bliższe. No właśnie, no myślę, że jest kilka takich, które na pewno są ważne. Czy są aż tak tożsamościowo twórcze? Mm-hmm. Nie wiem, no ale pewnie gryka jest myślę... Tak, jak śnieg biała. No właśnie, tak, jak śnieg biała, czyli jest u Mickiewicza. Jest też cały czas kasza gryczana, myślę, jednak często na polskich stołach. Tak. Jest miód gryczany, też pewnie się pojawia. No chociaż oczywiście tutaj, no wiadomo, jak z każdym takim roślinnym, znaczy nie, może nie roślinnym, jak z tworzeniem granic, one zawsze są arbitralne, bo myślę, że tak samo Ukraińcy czy Białorusini mogliby powiedzieć ej, no gryka, jak to Rosjanie też, że to jest też jak najbardziej ich roślina, no bo właśnie. To ładne, no to może właśnie jakby dobrze, że rośliny nam te granice zamazują. Tak, myślę, że bardzo dobrze. My czasem staramy się im te granice narzucić, dlatego że no nawet, znaczy nie nawet, ale nie wiem czemu przyszło mi to słowo nawet, ale biolodzy też, no jako przedstawiciele różnych narodów, gdzieś starają się roślinom podkreślić granice. Mówi się o roślinach endemicznych dla jakiegoś regionu i bardzo często nie jest to region rozumiany tak geograficznie. Oczywiście, że może być to wyspa czy jakieś pasmo górskie, ale bardzo często super ważne są właśnie endemiczne rośliny Polski, endemiczne rośliny Ukrainy czy Litwy, tak? Że bardzo gdzieś poprzez te rośliny też usiłujemy my jako ludzie podkreślać wyjątkowość miejsc, w których mieszkamy. Tak. No ja wolę może taką lokalne podkreślanie wyjątkowości. Mhm. I tutaj pomyślałam znowu o Podolu i o miejscowościach, w których prowadziłam badania, w tej najważniejszej dla moich badań miejscowości w Stroincach. Jest las,
Jest las, las grądowy, czyli taki, w którym rosną graby, lipy, taki taki las, który jest lasem rosnącym na żyznej dosyć ziemi. Las, który wchodzi do tej wsi, jego fragmenty są w różnych miejscach dosyć rozległej wsi, no i jest wokół wsi. W tym lesie na wiosnę kwitną najpierw podśnieżniki, czyli albo picniżniki, jak w jeden i w drugi sposób mówią moi rozmówcy, czyli przebiśniegi. I rzeczywiście kwitną tam przepięknymi białymi dywanami. Ja nigdy wcześniej nie miałam okazji widzieć takich dywanów przebiśniegów. No i moi rozmówcy zdecydowanie widzą w tym coś takiego ich, wyjątkowego. Ja jak tam pierwszy raz przyjechałam, to było akurat pod koniec marca, czyli właśnie w takim momencie, kiedy przebiśniegi zaczynały kwitnąć, bo był to rok, kiedy dosyć długo była zima i one właśnie wychodziły. Wszedłszy do sklepu, słyszałam ludzi, którzy mówią: a czy już byłaś na podśnieżnikach, czy już widziałaś przebiśniegi? Ja w tym roku jeszcze nie byłam, jeszcze nie widziałem. No, widywałam ludzi zbierających bukieciki, zatrzymujących się, nawet przejeżdżając samochodem po to, żeby zebrać bukiet. To zwykle byli mężczyźni, więc pewnie tak jak ty wspominałaś na początku, były to bukiety dla jakiejś ważnej kobiety. No właśnie, więc no rośliny tak, też tak. Mogą gdzieś tam tak lokalnie po prostu być ważne dla jakiejś... Trzeba je tak najlepiej w tym kontekście, w tej niszy jakiejś, najlepiej się im przyglądać. One najpełniej wybrzmiewają, tak z twojego doktoratu też tego się można dowiedzieć. Ale zmierzając do końca naszej rozmowy powoli, na koniec bym cię chciała zapytać, w jaki sposób mieszczuchy, tak, osoby mieszkające w mieście, lokalnie w jakimś mieście, czy to mniejszym, czy to większym, jak oni mogą do tych roślin się zbliżać? Czy widzisz, że jest taki ruch jakiś jako antropolożka społeczny, żeby ten zieleń mieć blisko siebie, nie wiem, żeby gromadzić rośliny w mieszkaniach czy na balkonach, albo żeby jakoś umajać miasta? Jak widzisz stan rzeczy tutaj i jak można sobie jakoś te rośliny przysposabiać, żeby właśnie z nimi bliżej żyć? Jakie masz rady? No. Jako antropolożka zacznę od tego, że to tak. Zależy. Czyli właśnie zależy na jakie miasto patrzymy i na których jego mieszkańców, czy patrzymy na jakieś odgórne miejskie działania dotyczące umajania miasta. I te działania, no na przykład w Warszawie, która jest tym miastem, w którym pracuję i w którym się wychowałam, jest bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. W ostatnim czasie pojawiają się na ulicach rośliny, które kiedyś były raczej z nich wypierane. No ja uwielbiałam wracać ze szkoły, mieszkałam wtedy w okolicach Łazienek i kiedy wracałam ze szkoły do domu i widziałam w kwietniu, maju między Spacerową a Gagarina wielkie łany żółtych mniszków, myślałam: och, jak dobrze, wreszcie wracam z centrum, wracam powoli w miejsce, gdzie jest coraz więcej zielonego. I no, te mniszki oczywiście wtedy to było tak, że one tam pojawiały się spontanicznie, tak, ale starano się je jak najszybciej skosić, usunąć, miało dla nich nie być miejsca na trawniku, raczej właśnie miały świadczyć o zaniechaniu. No w tej chwili dzięki działaniom przede wszystkim tak konkretnych ludzi i organizacji pozarządowych pojawiają się
w miastach łąki kwietne, tak? Czyli właśnie no, zupełnie ta spontaniczna roślinność, która jest nobilitowana w mieście, dostaje z powrotem prawo w nim bycia. I też no, klomby miejskie się zmieniły, na przykład od paru lat na placu na rozdrożu są rośliny jadalne na klombach. Tak. To się bardzo, bardzo zmienia. No, a druga część to te zwyczaje indywidualne, tak? Tak, tak, zwyczaje indywidualne, które też będą różne. Są ci, którzy będą uwielbiali każdy mech gdzieś tam rosnący między płytami chodnika czy na murze i będą ci, którzy będą uważali, że no, to świadczy o brudzie, braku kontroli, braku czystości i będą się starali ten mech stamtąd usunąć. Będą w miastach drzewa, no właśnie, bo są też w miastach drzewa. Myślę, że drzewa to są pewnie te pierwsze rośliny, o których się myśli w mieście, no bo są duże, dają cień, dają tlen, są ważne i będą takie, które są sadzone no, ze względu na swoje zdolności wytrzymania w tym mieście, bycia blisko człowieka w takim miejscu, które jest bardziej betonowe. No i myślę, że one, warto na to spojrzeć, że one nie tylko są tam posadzone, one też współtworzą tę przestrzeń, jeżeli nie są nie są tylko ograniczone tak zupełnie do jakiejś malutkiej donicy, w której rosną, no to one mogą, nie wiem, mogą podnosić płyty chodnikowe, ale też dają cień. Są miejscem, pod którym nie, miło jest postawić ławkę, więc one jakoś współtworzą tę przestrzeń na tyle, na ile im pozwalamy, a czasem ją współtworzą tam, gdzie wcale im niechętnie pozwalamy. Nie wiem, wyrastają gdzieś w rynnach czy między dachówkami starych kamienic, tak? I tak. Przynajmniej przez jakiś czas tam sobie dają radę. Tak, jest dużo tych roślinnych, spontanicznych i kontrolowanych inicjatyw w miastach. Na pewno zachęcalibyśmy słuchaczy, żeby je tropili i się przyglądali płytom chodnikowym, zaglądali pomiędzy i zauważali te takie właśnie roślinne ingerencje, czy też właśnie raczej współbycia różnego rodzaju. Szczególnie, że teraz mam nadzieję, że wiosna, którą dość długo już zapraszamy, przyjdzie i znowu wszystko w jedną noc wybuchnie, nie wiadomo kiedy, w sposób magiczny. Bardzo lubię ten czas, ta zieloność. I to interesowanie się roślinami, obserwowanie ich na pewno nie może mieć lepszego czasu niż teraz i mam nadzieję, że ta wiedza i pasja, którą przekazałaś się teraz nam wszystkim przyda. I jeśli miałabyś jeszcze może na koniec jakieś słowo zamykające, to bardzo chętnie, bo już niestety musimy się zbliżać do końca. Słowo zamykające, nie wiem, oczywiście widzisz, to wtedy się staje nagle czymś takim, że to musi być to najważniejsze zamykające słowo. Myślę, że po prostu warto, znaczy dla mnie bardzo ważna jest wrażliwość na różnego rodzaju byty, które mnie otaczają, czy to te ludzkie, czy inne niż ludzkie, te roślinne. I myślę, że to tak, to od naszej wrażliwości bardzo, bardzo dużo zależy, jak wygląda świat, w którym żyjemy. To jest bardzo piękne słowo zamykające i powiedziałabym nawet podnoszące naszą dyskusję na jeszcze wyższy poziom. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Doktor Iwa Kołodziejska była moją gościnią. Bardzo, bardzo polecam interesowanie się jej inicjatywami i śledzenie tego, co robi, bo jest popularyzatorką nauki, poza tym, że naukowczynią, więc na pewno zauważycie gdzieś różne przedsięwzięcia z jej udziałem. A ja bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo, bardzo dziękuję.
I to już wszystko na dzisiaj w antropologicznych szeptach. Ponad godzina obcowania z naturą i jej różnorakimi przejawami. Och, tak, zapętliłam się, bo rzeczywiście można stracić od tego język w gębie zapomnieć, jakie to jest piękne polskie przysłowie. Tyle tych niesamowitych przejawów życia na naszej planecie, animalnych i florystycznych, floralnych, nie wiem, czy jest takie słowo również, więc najlepiej będzie, jak już zakończę i odeślę Państwa, odeślę Was, słuchacze, do książki Pawła Pstrokońskiego oraz do badań dr Iwy Kołodziejskiej, a mnie pozostaje się już tylko pożegnać i zaprosić na kolejne antropologiczne szepty już za miesiąc. Czekają kolejne nowości wydawnictwa Czarne i kolejne ważne tematy.